Barbara Jackiewicz, dzień dobry. Jak co czwartek zapraszam na Kinotetkę, magazyn filmowy w naszej stacji. Na początku audycji zawsze sprawdzamy premiery kinowe. Jednym z filmów wchodzących właśnie do kin jest animowana komedia Vaiana – Skarb Oceanu. To najnowsza propozycja twórców takich hitów jak Zwierzogród i Kraina Lodu. Od pokoleń! Ta spokojna wyspa jest domem naszej rodziny. Lecz na otwartych wodach czai się wielkie niebezpieczeństwo. Legenda głosi, że kiedyś zjawi się bohater i odnajdzie półboga małego. A potem razem uratują nas wszystkich. Wreszcie łódź! Tyle lat prosiłem bogów o... Maui? O przeistoto... półbogów morza i wiatru? Jam jest Vaiana... Idolu ludzkości. Proszę? No mówi się, Maui, o przeistoto, półbogu morza i wiatru, idolu ludzkości. Ale spokojnie, jeszcze raz, od Maui. No już. Nie wezmę na samobójczą misję osoby śmiertelnej. To jest moja łódź i nakazuję ci wziąć kurs na... Teraz to się nawet zdziwiłem. Ocean to mój stary znajomy. Najpierw kawał drogi i jest to droga przez mękę. Kakamora. Kaka jaka? Jakie słodkie stworki. Jest to opowieść o nastolatce Vaianie, która chcąc dopełnić dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję po oceanie, by odnaleźć legendarną wyspę. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami. No wiecie... To cios poniżej pleców. Vaiana, skarb oceanu. Idziemy do królestwa potworów? Pocieszę cię, jest dużo głębiej niż ci się wydaje. Zły Mikołaj 2 to nieco czarna komedia o William i Markusie, którzy ponownie łączą swe siły w okresie przedświątecznym i planują obrabować chicagowską centralę fundacji charytatywnej. Zobaczcie trailer. Why do you have two beards? That's none of your fucking business. I traveled all the way across the country to rob a goddamn charity. I got an associate who's got this thing all lined up. What associate? Shit stick. Mom. Not working with that poison bitch. Come on, boy. Be just like old times. You mean a living fucking nightmare? Why didn't you say so? I'm in. You got one job. Just keep your deviant mouth shut. Come on in, fellas. Excuse me. What's up? Catch me if you... Oh! What is he doing here? You got smaller. We're a charity. When you walk out those doors, you're representing us. Spare some change. Think about somebody besides your fucking self. Well, bless your heart. Cheap little fucker. You reek of whiskey. You know the rules and you're flouting them. Flouting? I never suck jizz out of nobody's ass. Believe that's felching. I am going to have to ask you to watch your language when you're representing this suit. It's go time! One time, I ate too much turkey bacon. I didn't poop for 2 weeks. For 4 weeks. Is this your spawn? Do I look like I made him? Well, if this ain't fetal alcohol syndrome, then what the fuck is it? Co ciekawego znajdziemy w weekend w telewizji? W piątek o 20 w TVN będziemy śledzić karierę kardiochirurga Zbigniewa Religii, w którego wcieli się znakomity Tomasz Kot. To Bogowie, pozycja obowiązkowa.
Godzinę później Kanał Plus zaprasza na film fantazji Łowca Czarownic. Sobota należeć będzie do animowanej historyjki o pingwinach, czyli Pingwiny z Madagaskaru na Polsacie o 20.10. W niedzielę doskonały dramat Whiplash o 21.55 w TV4 o ambitnym perkusiście, który pod okiem ekscentrycznego nauczyciela dąży do perfekcji. A jeśli ktoś nie musi iść w poniedziałek do pracy, to jeszcze na Polsacie o 20.05 może zobaczyć film sensacyjny Drive z Ryanem Goslingiem i Carey Mulligan w rolach głównych. Jak co tydzień w środę czeka nas kolejna odsłona kina konesera. Tym razem zobaczymy film Opieka domowa produkcji czeskosłowackiej. Co się nebereme zatím. Máš recht. Život ženskou to je dvojnásobná utrata a poloviční zábava. A vem si ještě buček. Víš, že maso nejím. Ani klobásku z vlčáka? No minule si zdala, štěkala celou noc. To słodko-gorzka komedia Sławka Choraka o tym, co w życiu jest najważniejsze. Wlasta, pielęgniarka opiekująca się marudnymi pacjentami w ich domach, musi zmierzyć się z nową sytuacją. Sama potrzebuje pomocy. Czy znajdzie oparcie w oschłym mężu? Wy nic nie leczycie. Jenom potlačujete příznaky. Ale ty vaše energie, to je úplné sci-fi. Tohle máte na památku. Ty študovaná zdravotnice věří na takové kraviny? Léčitelství energie, prosím tě. Podívej se na toto. Zkus to narovnat. Toto je Hergot. To drží jak helvetská víra, toto, to by ani kocourek nenarovná. Kurvy, chlast a chlebičky, to jsou naše koníčky. Vaše žena teď potřebuje místo chlastu a chlebičku, lásku a péči. Kdy jste ji třeba naposledy políbil? Nějaké oblizování. No, tak teď byste si to třeba mohli zopakovat. Mě tak sereš, jak jsi pořád hodná. Promiň. Moja milá. Moja. Już tylko do 27 listopada trwa konkurs telewizji kablowej Telkapi National Geographic dotyczący 6-odcinkowej serii fabularno-dokumentalnej zatytułowanej Mars. Więcej informacji o konkursie i pytania, na które trzeba odpowiedzieć, znajdziecie na stronie tczew.net.pl. We had set out into the unknown. Explorers of a new world. I was part of the first mission. Mission Control, we're looking at a red planet. A new hope for humanity. For as long as we've looked up at the night sky, wonder, that is what we felt. Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever in human history. It would be so exciting to wake up in the morning and think that that's what's happening. With every discovery. Right now, we're becoming a multiplanetary species. With every hardship. I'm worried. I don't know about this. We had these people taking immense risks. We were taking a step forward for humankind. We spent all this time looking for something and they'll bring us all together. Earth's surface is the shoreline of a new ocean. Hey, you ready for this? Are you? Here we go. Tak.
teraz rozwiąże konkurs sprzed tygodnia. Pytanie brzmiało, na jakim instrumencie gra aktor Billy Bob Thornton? Oczywiście na perkusji, a potrafi też śpiewać. Nagrody wędrują do 3. i 10. osoby, które odpowiedziały prawidłowo, czyli do pana Jana i pani Anny. Gratuluję, sprawdźcie skrzynkę pocztową, jak zrealizować nagrody, a pozostałym uczestnikom konkursu życzę powodzenia już za chwilę w kolejnej odsłonie naszej zabawy. Podaję zasady konkursu, bo może ktoś ogląda nas po raz pierwszy. Przed nami 4 kroki. Pierwszy, co tydzień zadaję nowe pytanie. Drugi, na przesyłanie odpowiedzi macie czas do niedzieli, do końca dnia. Trzeci, w kolejnej audycji podaję zwycięzców. I czwarty krok, zwycięzcy z osobami towarzyszącymi idą od poniedziałku do czwartku do kina Helios na dowolnie wybrany seans 2D. Fundatorem nagród w konkursie jest kino Helios Tczew. Jesteście gotowi na nowe pytanie konkursowe? Za tydzień premierę w kinach będzie mieć kolejna część przebojowej serii Underworld o rywalizujących ze sobą na śmierć i życie wampirach i likanach, zatytułowana Wojny Krwi. Dzisiaj pytam, która to będzie część serii? Na odpowiedzi czekam do niedzieli włącznie pod adresem konkurs@tetka.pl. Podwójne bilety do kina otrzyma 5. i 11. osoba, które prześlą prawidłową odpowiedź. Fundatorem nagród w konkursie jest kino Helios Tczew. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę powodzenia w konkursie, pozdrawiam Was ciepło mimo chłodnej pogody i do zobaczenia już za tydzień.